Halo, halo widzowie. Nowe bossy dzisiaj, między innymi pomarszczona Baba Jaga, a później może idziemy na Michała Barona. Takie dwa bosiki może. Na początku pomarszczona Baba Jaga, bo tego jeszcze bossa nie było. Idziemy po prostu ją ukotrupić. Połamane kości, garbowa tarska skóra prowadzą się do podłej Baby Jagi. O ludożerczych skłonnościach. Musisz ją unicestwić za wszelką cenę. Dobra widzowie, tak się prezentują rzeczy, które biorę, no i tyle. Wydaje mi się, że wyruszamy. Trochę siana wydałem, aha, jeszcze błyskotki im pokładę. No racja. Aha, jeszcze muszę stąd wyjść i od nowa będę musiał kupować. Zawsze zapomnę ściągnąć błyskotki z poprzednich bohaterów. O tym mega pamiętać. O, mogę se IQ jakby kolejnych bohaterów klikać, to jest też spoko. O, zdecydowanie szybciej niż ręczne klikanie. Dobra. To jest dziwne, bo ja mu daję plus 10 max PZ i mi... maksymalna liczba PZ spada, co jest? The fuck? A, 20% PZ bez żadnych błyskotek. Nieźle. Ale jak wezmę dwie, to będzie lepiej trochę, bo i unik zyskuje, więc chyba będzie lepiej. No i tak to widzowie się tutaj prezentuje. Dobra, bierzemy to i lecimy. No wiem, a jest za mało krwi. No ta, to nie lecimy widzowie. To my się będziemy widzieć jak kurwa, jak polecę, ale najpierw muszę iść, słuchajcie, zgromadzić zapasy i zgromadzić krew. Dobra widzowie, byłem po krew, trochę zebrałem krwi, dużo wydałem siano, żeby poulepszać bohaterów, no i właściwie tyle, idziemy na Babę Jagę. I had collected many rare and elusive volumes on ancient herbal properties and was set to enjoy several weeks immersed in comfortable study. My work was interrupted, however. By a singularly striking young woman who insisted on repeated calls to the house. Samica. There is method in the wild corruption here. It bears a form both wretched and malevolent. Teraz mam taki problem, bo nie wiem szczerze, czy iść po te przedmioty, czy nie iść, bo nie wiem jak bardzo ta Baba Jaga będzie mocna po prostu najzwyczajniej w świecie. Nieźle, 80% na pułapkę. No, odpuszczamy. To się robiło, co tu się robiło? Nie pamiętam, dawno w kniei nie byłem. Woda świętona dawała nam losowy, pozytywny nawyk. Nice. To ten w ogóle jest, patrzcie jak ten chłop jest dojebany w ogóle. Wszystko ma. Znaczy te złe niestety też ma, ale... ale nic, nie chce mi się tego naprawiać. Nie mam tyle siana, widzicie już. Wszystko powydawałem na ulepszenia bohaterów. Nie mam pitongu. Odpuszczamy, odpuszczamy, idziemy dalej. Zawsze się widzowie można cofnąć. Przesywanie grobów, no dobra, jakieś skarby. Anuluj, nie, widzowie. nie. Z tego i tak za bardzo krwi nie ma, która jest mi potrzebna. Tam tylko zaproszenia, a mam ich kurczę z 10 albo coś. Więc kij z tym. Dobra, mam zaskoczenie i mam pierwszą bitwę, ale dzisiaj jakoś tak dziwnie się mówi. Mi się dziwnie mówi. Raz, dwa, jakby mi język zabrał, kurwa, jakbym miał paraliż języka w ogóle. Dobra, tutaj jakieś zatrucie, to są ludzie słabi. Ludzie to są bobki. O, jakiś fast wyrok, cyk. Dobra, dwóch już się pozbyłem w pierwszej rundzie, więc... Gently, slowly. Klasyka, widzowie, klasyka. Nie wiem po co zawsze ja daję trutkę, a później zabijam postać i ona... no nie wiem, nic nie mam z tej trutki, w ogóle nie wiem po co dodaję. Robić inne postacie, jeżeli rzucę trutkę, bo w innym wypadku to średnia ma jakikolwiek sens. Dobra, no nie była ta najcięższa... O, dostaliśmy łopatę, podoba mi się to. Pradawna trumna. To ciekawe, można to tylko przeszukać. I... badacz kniei! Kurwa, w ogóle mam tyle pozytywnych nawyków, że już powinienem innymi... O, tu sobie ulepszyłem w ogóle. Odporność na osłabienia, nice. Bo to się samo ulepszyło? Ciężko mi powiedzieć. A może taka postać po prostu przyszła i już ulepszona? Pewnie tak, bo ja bym raczej... ja bym przyżydził. Ja bym na bank tego nie zrobił. Czekam na tego bossa, nie wiem co będzie robić Baba Jaga. Dzisiaj zrobimy Babę Jagę, a później... Może jeszcze jakiegoś bossa walniemy, jakiś... coś zobaczę. Najważniejsza jest Baba Jaga i ta droga do tej Baby Jagi, a później może te bossy, co już jakby delikatnie przeszliśmy. Elegancko.
że zabiliśmy ektoplazmę, bo ektoplazma potrafi się rozmnażać. Uży jak królik szybciutko. Cyk. No i miodzio. O psychę też bym się martwił, ale no... Egzoplazmę trzeba było szybko tutaj wyeliminować. Teraz możemy się martwić o psychę. No to, że się uderzył. Nice. Zawsze te same powiedzenia. Kurwa, co się dzieje? Raz, dwa, raz, dwa, raz, dwa. Mam wrażenie, że mówię strasznie niewygodnie, widzowie. Może bo jestem zaspany. Ja wstałem o 7 rano, a wczoraj poszedłem spać o... Czy przedwczoraj poszedłem spać o 7 rano, a następnego dnia wstałem o 7. W sensie, powiedzmy, że w poniedziałek się położyłem o 7 rano, a we wtorek położyłem się do 22, i w środę wstałem 7 rano, więc to straszny przeskok w ogóle godzin. Więc jestem trochę taki przyjebany o 13 już. O tej to ja, chłopie, dopiero wstaję. Już jestem pół dnia na nogach. Witam, witam, grup. A, możemy tutaj jakieś skarby sobie... Skarby sobie skupnąć, czemu nie? No, Baba Jaga będzie na końcu, to... Twórcy gry raczej nas nie zaskoczą. Może ewentualnie tutaj. Takiego prantka nam zrobię, że będzie Baba Jaga tutaj. Ale to pewnie max. Krwawienie czy granacik? Wydaje mi się, że... Granacik. Granadę. Na grubego stakujemy zarazę i tyle. To może nawet tak zrobię. Cyk! I może jeszcze... I może cyk jeszcze! Ogłuszenie. O, nice. Nie spodziewałem się, że siądzie. I cyk, cios. No i gruby ten, w tym ma ogłuszenie, a w następnej pada, więc jakby już w sumie. Skupmy się na tamtych bobach. Ale cios za zero poszedł. Od oponenta. Dobra, skupmy się na tych gościach. Fajnie, że mamy dużo zarazy. Mam nadzieję, że Baba Jaga nagle się nie okaże, że ona ma odporność na zarazę. I tak jak to zawsze mam... Znaczy zawsze może nie, ale jak to często mam zwyczaj mówić. I mam nadzieję, że teraz znawcy Darkest Dungeona nie śmieją się zbyt głośno. Dobra, mam kluczyk, zobaczmy co tam jest. Pamiątkowa skrzynka, szafiry, podoba mi się to. Tutaj w jakiejś skrzyneczka, pamiątki, elegancko, no i kolejna bitwa, no co? Od bitwy do bitwy, widzowie, nie ma co. A to będzie chyba szybki odcinek w ogóle. Dobra, więc nie wiem, czy nie pomyśleć, żeby innego też bossa zabić. Oj! Żeby nie wykrakał zaraz, ale to łatwiutko, szybki odcinek do domu, kurwa. No i się zaraz okaże, że kwas jest na maksa. A może i się nie okaże. Wyrok, cyk. No i wszystko, albo i nie. Wszystko, albo i nie. No i wszystko. No. Wydaje mi się, tutaj za bandaże wyśniemy. Krew też jest warta do wzięcia. Kurczę, mi postacie będą umierać, jak nie będę brał krwi. Warto ją zachować. Nie mamy chyba łopaty, niestety. Trzeba ręcznie. Dużo psychy też siądzie. No ale jak trzeba, to trzeba, widzowie. Pochodnia. Nie było bitwy? Najwyraźniej nie. To pomijamy z tego względu, że tak jak mówiłem, najpierw chciałbym zobaczyć, jak tam Baba Jaga, czy to będzie wyjątkowo... Nie, jakby pierwszy raz się z nią spotkam, więc nie wiem, czy to... Będzie jak młynarz, bo młynarz jest jakiś kurwa przemocny. To znaczy, wydaje mi się, że taktyka na młynarza jest taka, że bierzesz dwóch w ogóle zarazy. Ja nie wiem, jak one się nazywają. Badaczkę zarazy dwa razy. I no i stakujesz jak pojebany zarazę. Tylko nie wiem, jak ja bym sobie w takim razie poradził w środku jakby tych bitew, tych pierwszych, nie? Jakbym jak przeszedł, bo wydaje mi się, że muszę mieć wtedy giga koksów, co po prostu mają duże pierdolnięcie, więc... Ale wydaje mi się, że na samego bossa to na pewno stack zarazy byłby mega zajebisty, na przykład... Tak, o, taka trójka jak jest na samym początku, nie? Jeszcze zamiast jej, badaczka zarazy.
Pojebane kombo, widzowie. Pojebane gombo. Dobra, oni mają dużą odporność na zarazę, mam nakrwawienie, aha, no to nieźle. Postaram się ich tak rozdupcyć ciosami, aniżeli zarazą i tak dalej, bo to chyba tutaj akurat za dużo nie ma. W sumie tanki trochę, że ja tylko za tyle biję. Tą postacią. Strasznie Donki Donki. Grzybicza Altyreria. W ogóle to jest taka... To jest chłop, jakby, co chodzi na odwróconych nogach. Jakby to się... jakby możecie popatrzeć na te postacie i sobie pomyślicie... No, moby jakieś, nie? Potwory. Ale jak się przyjrzycie, tak... przyjrzycie... tak naprawdę bliżej, to widać, że jakby każda z tych postaci to jest praktycznie człowiek. To zajebiście narysowany. Ktoś nieźle to przekminiał w ogóle. Jakieś wchodzę sobie w kategorię horrory na Twitchu, a tam Darkest Dungeon i mówię, a niezłe horrorki. Graficznie może i taka trochę pojebana, ale... ale na pewno, ja jestem takim człowiekiem, że jak gram w jakieś zombie, to nawet jeżeli gra nie jest straszna i się dobrze przy niej bawię, jak przy World War Z, czy World War Z chyba, to i tak później mi się kurwa cała noc zombie śnią. I no wtedy już nie jest fajnie, bo to jakby sen jest. Nie jestem w stanie tego kontrolować. To z Darkenem tak nie mam, w sensie gram sobie w Darkena, jest totalna shidera na maksa. No nie mam odtrutki, antidotum. W ogóle mnie dopadły jak tego, jak spałem tą łamaczką tarcz, to w ogóle mnie dopadły jakieś kurwa snake'i, jakieś te. Jakieś węże. I była jakaś taka dziwna scena, gdzie się biłem z wężami, jakby w śnie byłem przeniesiony do innych czasów. Darkest Dungeon ma też w ogóle komiksy swoich postaci. To są takie bardzo, bardzo krótkie komiksy, w sensie zobaczysz jedną stronę i jakby koniec. Ale kto wie, widzowie, może warto się zainteresować. Mi się w miarę podobały te komiksy, jakby szybciutko przejrzałem, to było całkiem spoko. Wymieńmy chyba, może, kurczę... no wziąłbym za tą krew, nie, ale... wezmę za tą krew, ale nie wiem, czy to najlepsze. Tak, normalnie. Za krew będzie brane. Dobra, zobaczmy, co tu masz dla mnie. Łupy jakieś. Księga gniewu. Obrażenia, SIPZ, krytyk, odporność. No chyba nie ma miejsca. Nie jest miejsce posiadane niestety. Czy można to za to co, coś za to wymienić? Za to coś wymienić? Wydaje mi się, że za to bym wymienił. Zasiano. To jest chyba trochę więcej warte niż to. Mi się wydaje, że to za więcej sprzedam. Dałoby się też obozowisko machnąć. Skoro tu nie ma zwiadu, to walniemy tu obozowisko. Najemy sobie, zregenerujemy sobie HP. Jakiś tutaj stres też bym sobie zregenerował. Obrażenia od stresu nie, ale tylko mi chodzi o... cyk, 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 cyk. Jeszcze coś mogę? No weźmy, że zapobiegniemy tutaj nocnym zasadzkom, żeby nie było. No i wszystko, idziemy dalej. Baba Jaga, widzowie, przed nami. Duża szansa na zarazę. Okej. Nie fajnie, ale też duża szansa była na nawet bez klucza na to, że tutaj łupy będą. Ja bym się martwił chyba o psychę, więc bijemy tą szmatę z tyłu. Cyk. Cyk. Gin. Cyk. Dobra, i wszystko. Apę to sobie mogę zawsze, kurczę, zarzucić i szybciutko się wyleczyć i jest gituła. Jeszcze jak ja mam porę całkiem uniki na poziomie 27, więc... oni mają unik na poziomie 0, więc... na cirku. Na cirku. Dobra, cios. A, leczenie, fajnie by było. O, elegancko. No i wszystko. Wszyscy wyleczeni. Przed nami Baba Jaga? Pewnie nie. Oj. Za 11 ogólnie cios. To już nie tak fajnie. Żywność bym jeszcze zostawił, bo się obawiam, że przed Babą Jagą mi wyskoczy i stwierdzi. Witam. Chciałem powiedzieć, że proszę coś zjeść. Trochę się boję, żeby pokonać po prostu bosika. Tak jest, Baba Jaga na końcu.
Tutaj twórcy nas nie zaskoczyli jakoś bardzo. Natomiast największą szansę, rozbrój to, pyk. Czerwień, widzę jeno czerwień. Ale to jest duża szansa na zarazę, więc zawsze można się kurczę cofnąć ten kawałek. No i skoro tutaj jest bosik, czy ja chcę używać problem w sumie? A nie chcę. Kurwa, czuję, że rozjebę tego bossa. Jeszcze się pocofam po różne te rzeczy. Takie mam kurcze przeczucie. Mamy dużo psychy, idziemy. Baba Jaga, widzowie. O, pamiętam ją. Pamiętam, widzowie, Babę Jagę. Szansa na zarażenie średnia, ale też nie jest jakaś turbo najgorsza. Pocałunek żmini. Ty, nie wiedziałem, że ja takie coś mam w ogóle. No i wydaje mi się, że wbicie na pal, żeby stakować obrażenia tutaj. Tak mi się wydaje. Ona nas będzie wrzucać do gara. To jest klasyczna tutaj, klasyczna postać bossa, czyli bierze nas, wpierdala do garnka, czy tam jak ten fanatyk wpierdala na stos, jakby musimy się stamtąd wydostać jak najprędzej. Doprawienie. Takim doprawieniem to ty kurwa możesz. Ja zrobię wyrok, on sobie wyleci. Super. O, sporo damage'u dostał. A nie, w sumie my nie mieliśmy damage'u. Mieliśmy no kumacie. O, nie zestakowała się zaraza. Shit. Shit, widzowie. O, za 11. Ja powiedziałem? Mówiłem, że mieliśmy mało HP, więc jakby chyba aż tak dużo nie wleciało. Dobra, jest unik, co jest zajebiste. Czy my chcemy jej rozpierdolić ten garnek? Obawiam się, że nie mam innego wyjścia, chyba że takie wyjście jest jeszcze, czyli ochrona, celność, krytyk, spoko. Kurwa, może tą chyba akurat będę bić, bo jak ja mam za jeden tylko stakować tą zarazę, to nie wiem, czy mi się chce, szczerze. Już chyba tak ją pokonam. Prędzej. Wyrok. Chyba. Leczenie drużynowe? A może leczenie drużynowe. Bo to akurat za dużo siadło. Chyba się opłacało. No i co? Granat zarazy. Już gardło boli. Nie siadło. No, szansa na tą zarazę nie jest aż tak duża. Dobra, wrzuciła mnie do gara. Czy my chcemy pozbyć się mnie z gara, czy bić... Ja biję ją. W sensie ona jest na 4 hitki, więc... Plus ten ma mały zasięg. Range'a ma małego, więc jakby... Więc on ją powinien uwolnić. Spora na to szansa. Penetracja. Jeszcze skoczymy do przodu. Później się może fajnie wymienimy. Jeszcze tym tylko z tym się wymienię, więc mega zajebiście. Zaraza. Baba Jaga. Do domu. Ale my jakby... To jest najdziwniejsze, że my tej postaci tak realnie nie pokonujemy, tylko... Przynajmniej z tego co rozumiem, my się z tą babą Jagą jeszcze spotkamy. Co mi się nie podoba, takie dziwne to jest. Chociaż nie wiem, bo jakby w sumie... Ale tak mi się wydaje, że te bossy się będą powtarzać. Może nie wszystkie, to racja, ale że większość się jednak będzie tutaj powtarzać. Ona nie żyje, więc nawet jej nie biłem. Tyle. Okej, dostaliśmy jakieś rzeczy, tylko nie mam miejsca na te rzeczy i... Ulibdzia. Wezmę za to pochodnie. No i kurde, wezmę za żarcie. I idę jeszcze pozwiedzać trochę, widzowie, ale my już się widzimy pewnie na końcu. Dobra, widzowie, nie ma co też jakby, bo on ma wrota śmierci, więc nie ma co jakby ryzykować jego śmiercią. Więc wydaje mi się, że udamy się do domu i zobaczymy. Tam trochę poczyściłem, jak jeszcze widzicie na mapy. Coś tam było poczyszczone, fajne rzeczy dostaliśmy. Pogański talizman, bardzo rzadki. Obrony kontra fanatyk? Ten fanatyk, który mnie wkurwia. Widzowie, ciągle mnie goni, jebany. Gram sobie poza odcinkami. Dobra, wbiliśmy poziomy, no na pewno te będzie trzeba pofarmić dużo. Baba Jaga pokonana, czy idziemy jeszcze... O, wszystkie oczyszczalnie są wolne w tym tygodniu. Nie rozumiem, jakie oczyszczalnie. To znaczy wszystkie oczyszczalnie są wolne. A, że to, że jakby tu nikogo tu nie ma, tak? Żaden... A tu jest! Halo. To jakie oczyszczalnie? Dobra, nie rozumiem. Nie.
Za darmo? Wiecie, ile ja bym widzowie za to siana wypierdolił? Zajebiście. Dobra, dzisiaj zrobimy sobie taki krótszy odcinek, bo ja też muszę pochodzić. A właśnie, bo tu na przykład mamy zniewalającą syrenę znowu, nie? Do pokonania. No już było. A tu jest zwierzęca kapliczka, a nie. A tu jest nuży król. To chyba już był. A tu znowu nekromanta, więc... Kurde, wydaje mi się, że to są takie bossy, które już pokonowaliśmy. Więc wydaje mi się, że też nie ma co, szczerze mówiąc, pokazywać tego, bo to jest takie zwykłe, już powoli zaczyna się zwykłe chodzenie, zwykłe zbieranie i zwykłe ulepszanie, które polega bardziej na zwykłych bitwach i graniu i nic więcej się właściwie nie dzieje. Na pewno chciałbym jeszcze widzowie zabić młynarza na odcinku i wam to pokazać. Więc na pewno do tego bossa wrócimy jeszcze raz, ale i przy okazji będziemy szli też na innego bossa. A wydaje mi się, że te wszystkie duże króle i tak dalej to sobie zostawię i będę grał sobie samemu. I najwyżej na barona udamy się tutaj fejmy ma trzeba zgładzić, kurwa, to paskustwo z internetu. Więc będziemy gładzić tylko te nowe bossy, bo te stare to chyba nie ma co, bo będzie 40 odcinków z Darkest Dungeona i będą giga nudy. Tyle widzowie, zostaw lajka, komentarz, suba, wpadnij w linki w opisie, mój drugi kanał vlogowy, tam Rewind, pewnie jeszcze w tym roku. Do zobaczenia, siema!